Tartari. Pozdrawiam, słowiańskie plemię. Dzisiaj, artefakty. Witam, słowiańskie plemię. Dzisiaj, film z nowego dla nas kanału. Kanał się nazywa Poznanie Słowiańskiego Świata. Kanał dla nas nowy. Ale ponad półmilionowy. Film pod tytułem Siedem niezbitych faktów świadczących o potopie, który miał miejsce w XVIII wieku. Na naszym kanale opublikowaliśmy wiele filmów o historycznej tematyce, mówią autorzy. Filmów o Tartarii, o Etruskach, o Troi. Teraz już wiemy, że oficjalni badacze akademicy kompletnie zdyskredytowali dorobek nauk historycznych. Archeologia, nauka pomocnicza historii, traktuje znalezione artefakty przez pryzmat oficjalnej wersji historii, używa ku temu niepoprawnych metod datowania. A istnieje w rzeczywistych dziejach ludzkości wydarzenie, które nijak nie wpisuje się w oficjalną uniwersytecką wersję, mimo że potwierdza je gigantyczna ilość poszlagi dowodów. Patrząc na takie fakty, które nieuchronnie zwracają uwagę na to jedno wydarzenie, zaczynasz rozumieć, że współczesna nauka historii. Jest niczym zabawa dzieci bawiących się w piaskownicy. Dziś będziemy mówić o potopie, którego ślady rozsiane są po całym świecie. Do tego jeszcze lwia część tych faktów mówi nam, że potop zdarzył się stosunkowo niedawno, jakieś 200 lub 300 lat temu. Fakt pierwszy. W Rosyjskiej Bibliotece Ludowej możemy znaleźć następujące nowożytne, historyczne książki rosyjskojęzyczne, których niedawne czasy dzielone są na okresy: przedpotopowy i okres popotopowy. Mikołaj Trubicyn tak pisał o książce pod tytułem. O ruskich pieśniach ludowych, czyli o książce przetłumaczonej przez Puszkina na język francuski. Jest tam napisane, cytujemy: Współczuli Łomonosow, Dzierżawiński, Nowikowski, współczuł Karamaziński. Żałowali oni starego rusku nowemu, bo wszystko zmieniło się w swej naturze z jej kolorytem, strojnością, która charakteryzowała przedpotopowe ruskie życie, stając się popotopowym w tej części, którą określa rosyjska dusza. W listach Wisariona Bielińskiego, który żył w pierwszej połowie XIX wieku, możemy przeczytać: Piotr oderwał Rosję od jej dziedzictwa, zniszczył jej tradycję i teraz i śmieszno, i straszno z powodu naszych pustogłowych uczonych i poetów, którzy na siłę szukają śladów utraconej ludowości w czasach od Ruryka do Aleksieja, czyli w czasach sprzed potopu. Może się wydawać, że to tylko takie zdobne wyrażenia. Przenośnie w której wyżej wymieniony autor, ale im bardziej się zagłębiamy w te fragmenty, tym lepiej rozumiemy, że o potopie jest tam napisane nie w przenośni, lecz wprost i dosłownie w trzynastym tomie zebranych pod wspólnym tytułem. To wiadomość, która była przetłumaczona jeszcze przez obecnie zmarłego aktora Dimitriewskiego. Przyszło uciekać do starości i to jeszcze jakich? Do przedpotopowych. Iwan Aleksandrowicz Gonczarow, który żył w XIX wieku, tak pisał, cytujemy, Z rzadka tylko w dniu wyborów ubierali przedpotopowe fraki lub mundury z czasów katarzyny lub pantalony. Z powyższego możemy wnosić, że potop faktycznie mógł mieć miejsce w niedalekiej przeszłości. Dokładnie gdzieś między XVIII i pierwszą połową XIX wieku. W tym okresie, 19 listopada 1824 roku w Sankt Petersburgu miała miejsce duża powódź i poziom wody wzrósł o ponad 4 metry. Ale jeśli według relacji taka powódź miała miejsce tylko w Petersburgu, to dlaczego z tego okresu pochodzą wielometrowe warstwy mułu i gliny i ziemi, które zasypały partery budynków i w Moskwie, i w Kazaniu, i w Saratowie, i w Omsku, i jeszcze w wielu innych miastach? Te aniosy, zwane przez ofikłamstwów warstwą kulturową, zasypały partery budynków wybudowanych jakoby do połowy XIX wieku. Fakt drugi. Co stało się z lasami? To kolejna kwestia, na którą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powszechny młody wiek obecnych lasów, które prawie w 100% składają się z młodnika, który ma nie więcej niż 200-250 lat. Czyżby na całej Ziemi wtedy te 200-250 lat temu wpracowała jakaś gigantyczna krajzega, która wycięła prawie wszystkie lasy, zostawiając kilkadziesiąt przedpotopowych sztuk drzew w Ameryce i jeszcze mniej w Eurazji? Wersja, że stare drzewa jakoby po prostu nie dotrwały do naszych czasów nie wytrzymuje krytyki, ponieważ modrzew i jałowiec żyją ponad 500 lat. Świerk kolczasty od 400 do 600 lat, a dąb może rosnąć w ogóle ponad tysiąc lat. A może i dłużej. Czyli jak mogli wyrąbać wszystkie stare drzewa w bezkresie rosyjskiej taligi i tundry, bez mechanicznej trakcji, dróg i maszyn i z małym zaludnieniem. Zresztą na całym świecie, we wszystkich jego niedostępnych, bezludnych regionach wycięto by wszystkie stare drzewa? Ale wszystkie, naprawdę, pytają autorzy? No w jaki sposób? W sieci można znaleźć wiele zdjęć lasów. Tak, równych sadzonych przez kogoś jak pod linijkę. W archiwach można znaleźć fotografię rosyjskich, europejskich zamieszkałych obszarów. Większość z tych miejsc nie ma jakiejkolwiek roślinności. zbocza na zdjęciach, które były gołe, obecnie porastają drzewa i roślinność. Fakt trzeci. Wieczna zmarzlina. Zgodnie z oficjalną wersją wieczna zmarzlina to wieloletnia warstwa litosfery, która charakteryzuje się brakiem corocznego odmarzania. Całkowita powierzchnia wiecznej zmarzliny na Ziemi to około 35 milionów kilometrów kwadratowych. Warto zwrócić uwagę na parę aspektów dotyczących zmarzliny. Pierwszy, który szokuje to taki, że średnia grubość wody, która zamarzła i jest poprzedzielana cieniutkimi warstewkami Ziemi to 35 metrów. Grubości. Druga, druga sprawa to fakt, że w tym lodzie można znaleźć pozostałości roślin i szczątki zwierząt, które są charakterystyczne tylko dla tropikalnego klimatu. O tym, że fala, która przeszła przez Syberię, przeszła niedawno i przeszła gwałtownie, to o tym świadczą zawartości żołądka znajdowanych mamutów, które składają się z niestrawionych całkiem resztek roślin występujących w ciepłym klimacie. W rejonach, na których przez ostatnich 100 lat wieczna zmarzlina cofnęła się na północ i odsłoniła ziemię, w pierwszym roku na tej ziemi kiełkuje roślinność, występująca dużo bardziej na południe niżby to wynikało z syberyjskiego klimatu. Można więc wnioskować, że używają nasiona zamrożone dotąd pod lodem, które pochodzą sprzed zlodowacenia. W następnych latach ta roślinność ustępuje Właściwej już współczesnej, mrozoodpornej roślinności podbiegunowej, syberyjskiej, tundrowej i leśnotundrowej. W pracy pod tytułem Starożytna Ruska Viviofika z 1789 roku wprost jest napisane, że Rosjanie i Sybiracy pamiętają, kiedy tereny występowania mamutów, słoni syberyjskich były terenami ciepłymi. A one same wraz z innymi zwierzętami potopiły się w wodzie, która jak już opadła, to błoto podpotopowe pogrzebało ich szczątki, a nowy zimny klimat przysypał wszystko śniegiem i lodem, i błota razem z mamutami pozamarzały. Fakt czwarty: przemieszanie wszystkich skał osadowych na południu i słone jeziora. Jeszcze jedną osobliwością jest całkowite wyczyszczenie gleby aż do granitowych skał, które ma miejsce na północnych wybrzeżach Eurazji od Kamczatki do Szwajcarii. mogło zedrzeć grubą warstwę gleby i skał osadowych, takich jak wapienie, piaskowce, iły i gliny. A jeśli na północy ich nie ma, prawie w ogóle, to w południowo-zachodnich pobrzeżach Eurazji jest ich bez liku, co umożliwiło rozwój rolnictwa w tych rejonach. Współcześnie mechanizm powstawania słonych jezior pozostaje dla nas nieznany. Na przykład na jednej z map z XVII wieku autorstwa Johna Spida na zachodzie Chin zaznaczone jest słone jezioro Guinghai lub Kukunor. Ono zgodnie z opisem powstało wskutek powodzi 1557 roku. W legendzie jest napisane, że powódź zatopiła 7 miast i są także podane opisy, Niektóre szczegóły śmierci ludzi na skutek tej powodzi. Jest też opisana siła i rozmiar mas wodnych tamtej powodzi. Można wnioskować z tego, że powstałe wtedy jezioro znajduje się na wysokości ponad 3000 metrów. Lecz współczesna nauka Odsuwa okres powstania tego jeziora na co najmniej 200 milionów lat i głucha jest na zapis katastrofy przedstawiony na XVI-wiecznej i XVII-wiecznych mapach. W rzeczywistości większość słonych jezior najprawdopodobniej powstała na skutek morskich fal gigantycznego tsunami przetaczającego się przez lądy podczas katastrof. Fakt piąty. Pozostałości tropikalnych i przedhistorycznych roślin w europejskich górach. Kolejnym niewyjaśnionym faktem jest to, że do naszych dni dotarły przekazy przedhistorycznych gatunków zwierząt, znajdujących się w najwyższych partiach pasm gór europejskich na przykład na Elbrusie o czym wspomina podręcznik Aleksandra Obodowskiego z 1874 roku. Czytamy tam, że cytuję. Kamienne warstwy takich gór opierają się o warstwy z ołowiu i miedzi i zawierają w sobie pozostałości i szczątki roślin tropikalnych, trzciny, korali, ślimaków, a na nich leżą wapienie, w których to występują szczątki bardziej współczesnych zwierząt. Na koniec, jako ostatnie, w tzw. warstwie aluwialnej, czyli naniesionej ziemi, to w niej spotkać można całe szkielety wymarłych mamutów, mastodontów, nosorożców, kości niedźwiedzi, hien, a z roślin można spotkać np. pnie palm. Wymyta zaś ziemia spłynęła w dół i osiadła w dolinach. Koniec cytatu. Fakt szósty. Ruiniści i ruinizm. Oliwy do ognia dolewa fakt, że nurt malarski pod tym tytułem był dziwnie popularny w XVIII i na początkach XIX wieku. Dokładnie w tym czasie wielu malarzy europejskich malowało Postapokaliptyczne rzymskie pejzaże architektoniczne. Co dokładnie zniszczyło tak zwane starożytne miasta, ciężko dziś zrozumieć. Ale podpowiedzi po można szukać w pozostałościach budowli. Często widać pozostałą wodę, a na ich dachach widać rośnie roślinność, która nie może rosnąć na kamieniach. Na gołym kamieniu. To znaczy rośnie ona na niewielkich kubkach ziemi, która to ziemia została zrzucona czy też naniesiona przez nieznany czynnik. Na wielu obrazach wyraźnie widać, że miasta są zarzucone warstwą tej samej aluwialnej ziemi. Wszędzie możemy zobaczyć tak zwany starożytny styl architektoniczny. Piramidy z rzymskimi lub etruskimi inskrypcjami, wysokie dwupoziomowe akwedukty, kompleksy eleganckich fontan. Architekturę z wielkich bloków skalnych, kolumny i posągi stworzone i transportowane dzięki nieznanej nam technologii dziś. Na tle tych wszystkich postapokaliptycznych wspaniałości możemy zobaczyć kolejny niepasujący element, czyli skromnie odzianych mieszkańców, którzy robią pranie. Wywieszają je na przepięknej architekturze, usuwają ziemię, wywożą gruz, adaptują kompleksy pałacowe, świątynne, przerabiają je na chlewiki, obory, stajnie, poją bydło w fontannach, remontują mosty z pominięciem reguł tak, zwa tak zwanej starożytnej sztuki budowlanej, według których zostały wybudowane, remontowane przez nich budowle. A jeśli to wszystko, to tylko fantazja i wyobraźnia artystów, jak nam się próbuje wmówić, to jak wyjaśnić niesamowity realizm, i ilość szczegółów na, takich na ich pracach. Jeśli szczegółowo je przestudiować, to okaże się, że większość rzekomo starożytnych budynków, budowli do dziś istnieje we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii. Jak wyjaśnić takie szczegóły, jak te cienie na obrazie, jeśli byłyby one tylko fantazją? Wszak widać cień od kolumny, której nie ma? Oczywistym jest, że kolumna rzucająca cień na obrazie nie została po prostu ujęta, nie zmieściła się. Lecz istniała w rzeczywistości. To dowód, że ruiniści malowali z natury to, co widzieli. Fakt siódmy. Wielometrowa warstwa kulturowa. Nie sądzicie, że dziwnym jest, że przez 200 lat przybyło od 3 do 7 metrów warstwy kulturowej, grubości ziemi. Podczas gdy przez ostatnie 100 lat to niecałe kilka centymetrów tylko przybyło. I taka sytuacja jest wszędzie, gdzie, gdzie odnotowywano przyrosty warstwy kulturowej. Już od wielu lat alternatywnym badaczom nie daje spokoju zagadka z przeszłości skąd wzięło się tyle miliardów ton gliny i piasku, aby zasypać miasta na półtorej kondygnacji statystycznie. Budowniczowie co i róż odkopują kolejne zakopane kondygnacje starych budowli, na przykład w Rosji, której, jak nam się mówi, to zakopane kondygnacje były pobudowane niedawniej niż 200-300 lat temu, a właściwie 150 lat. Ktoś może powiedzieć, że po prostu tak budowali, że to piwnica była, ale jest jeden szczegół, który przeczy oficjalnej wersji. Tym szczegółem są wielkie okna i wielkie drzwi wejściowe o pięknym wykończeniu takich nieby fundamentów. Wszystko to odkopujemy parę metrów pod ziemią. Po co było robić okna i drzwi i zakopywać je później? Na fotografiach tych odkopanych kondygnacji widać, że to po prostu część naziemna, która została zakopana, a nie, że osunęła się pod ziemię wraz z całym budynkiem osiadając, lecz została specjalnie zasypana. I tu kolejna nieścisłość, bo jeżeli ma, ma to być warstwa kulturowa, to co zasypało, która to jest wynikiem ludzkiej działalności, to dlaczego przez ostatnie 100 lat ten efekt warstwy kulturowej nie, nie przyrasta? Ponieważ podniesienie poziomu gruntu było jednorazowym, gwałtownym procesem, bo jeżeli miałoby być stopniowym, jak twierdzą oficjalni, corocznym wręcz, to dlaczego dziś nie obserwujemy występowania tego efektu przyrastania warstwy kulturowej, albo jest on pomijalny? I jak na starych fotografiach z połowy XIX wieku, poziom gruntu jest praktycznie identyczny jak dziś, i kolejna nieścisłość. Szybkość przyrostu warstwy kulturowej była taka sama zarówno w miastach, na wsiach, jak i na niezamieszkałych obszarach. Rzecznicy oficjalnej wersji wiążą przyrost tejże warstwy z działalnością i aktywnością człowieka. To dlaczego takie same przyrosty obserwujemy w słabo zaludnionych wioskach, jak i na zupełnych odludziach? Warstwa kulturowa przyrasta, chociaż nie miała prawa. Co za krnąbrna warstwa. A budowlańcy odkupujący zawsypane kondygnacje przyznają, że noga ludzka nie chodziła po nich od 200 lub 300 lat. A co ze stopniowym odkry odkopywaniem tzw. antycznych pozostałości? Dlaczego trzeba je było odkopywać? Były zasypane gliną, piachem? A co jeśli takich potopów w ciągu ostatnich 500 lat było kilka? Po przeanalizowaniu powyższych kwestii staje się jasne, że jeżeli historycy nie mówią nam o wielkim potopie, który miał miejsce parę stuleci temu, to jeszcze nie znaczy, że takiego potopu nie było. Okazuje się, że żyjemy w jakiejś rzeczywistości równoległej i mamy wymyśloną historię, i w tej wymyślonej historii potopu nie było. Potopu, który zasypał wiele miast i wiosek. Chodzimy po skutkach niedawnego potopu. Codziennie natykamy się na zakopane okna, kondygnacje. Można założyć, że gdzieś jeszcze znajdują się pod ziemią miasta, nazywane dziś starożytnymi, z tego tytułu, że zalał je potop, a nie dlatego, że mają tysiące lat. Tak czy inaczej, warto kontynuować badania tych faktów, żeby odkryć naszą realną przeszłość. Kończą autorzy i zachęcają: linkujcie ten film. Może sceptycy znajdą bardziej prawdopodobne i logiczne wyjaśnienia omówionych faktów niż my. Na tym dzisiaj kończymy. Dziać się żegna, pozdrawia słowiańskie pleny. Do następnego od kopalnia.